Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypomnę o czym? O zostawianiu łapeczek w górę i subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Do każdej rozgrywki dostajemy pick-upa. Tak, ja sobie zdaję świetnie sprawę z tego, że ten pick-up jest, no wiecie, jakby okej. Tylko, że czy on jest nam na przykład potrzebny? No tak średnio mi się wydaje. Przynajmniej na tym etapie rozgrywki. No co ja sobie im tutaj mogę przywieźć? Kostkę siana czy cokolwiek takiego. Więc wydaje mi się, że najlepszym co możemy zrobić to no sprzedać, tak? A za sprzedać go możemy za ile? 22,666. Okej. No i to mamy sprzedane. Teraz zgodnie z tym, co wspominałem w ostatnim odcineczku, czyli w pierwszym odcinku z tej serii, moi drodzy, weźmiemy sobie przyczepę do zbierania tych belek. I tutaj mieliśmy chyba konserwadowacza z widłami do bel ogarnąć. Tak ktoś kojarzy. Urządzenia do mulczowania, zbieranie kamieni, technologia uprawy winogron. To mamy, zobaczcie, kurczę, tyle tych maszyn. Teraz sporo zmian też jest w samej rozgrywce. No, także tutaj trzeba będzie się nad tym, tutaj tym multipakiem wypożyczymy. Sporo jest tych zmian, naprawdę, więc trzeba będzie się tutaj trochę pospinać nad tym, żeby to wszystko w miarę ogarnąć. Czekajcie, bo tak, mamy ciągniki, czy któryś ma tura? Mi się wydawało, że do tego chyba ostatnio instalowaliśmy, ale jak nie instalowaliśmy, no to zaraz zainstalujemy. A nie, no jest, dobra, z widłami już chyba nawet, tak? No tak, no to okej. A tu jest ta przyczepa, no to musimy odpalić i jedziemy z tematem. Czekajcie, bo ja muszę zrobić tak. Odsunąć się tutaj od tego. A, podpinamy. No i co? No i jedziemy na gospodarstwo, nie? Tutaj zostawiłem sobie ruch drogowy. Gram na razie cały czas solo na tej mapce, więc na spokojnie. Tak jak mówiłem, mapka w 90% będzie realizowana na odcinkach. Jeżeli będziemy mieli coś tutaj zrobić na live, no to będą pewnie jakieś takie większe żniwa, ale wszystkie główne rzeczy, czyli zakupy nowych maszyn, pól, jakieś przebudowy, stawianie budynków, to wszystko będzie się działo na odcinkach, także jeżeli jesteście zainteresowani, możecie te odcinki też traktować takie troszeczkę w formie poradników, ewentualnie właśnie jak macie jakieś pytania, zapraszam na live'y. Ja jestem osobą, która no stara się odpowiadać na wszystkie pytania pod warunkiem, że znam na nie odpowiedź, a jak nie znam, no to i tak odpowiem na wasze pytanie, że nie wiem, ale możecie przychodzić, także zapraszam bardzo serdecznie. Teraz tak, pozbieramy sobie te bele, które tam są. Z tego co wiem, to mamy tak, tutaj jeszcze dwa ciągniki, których no nie miałem przyjemności jeszcze sprawdzić, bo tak ze strzału sobie wskoczyliśmy na tą serię. No i powiem wam, że jestem ciekaw, jak one będą się prezentować, bo tutaj z tego co kojarzę, to jakieś John Deere'ki są. Dobra, rozłożone. Rozłożone. Trzeba to opuścić, czy nie? Nie, chyba już się nie opuszcza. Dobrze. No i będziemy mieli pierwsze zbieranie bel. Muszę tutaj tylko parę guziczków ogarnąć jeszcze. Okej. Nie najgorzej. To się prezentuje, wam powiem. Co jest to tak poukładane? Jedna werka, tak jak sprawdzaliśmy, 700 kg, nie? No i jeszcze, co ważne, no to te belki tutaj, te małe, to my je możemy w fajny sposób właśnie poukładać sobie na przyczepie, z tego co kojarzę. I to będziemy robić. Gdzieś tam widziałem właśnie
Mafia Solec nagrywał odcinek, że to tutaj z tych maszyn korzystali. No i oni właśnie, fajnie mu się udało ułożyć to ręcznie na przyczepie. Także no tutaj gdzieś tam na live, może na tym gospodarstwie, gdzie będziemy właśnie to robić sobie na live'ach, to w taki sposób będę to sobie układał. To nie może kiedyś się uda na odcinku, tylko muszę mieć, wiecie, swoje pieniądze na te wszystkie maszyny, żeby to ogarnąć. Przede wszystkim na początek tutaj będę chciał pole sobie dokupić. Jeszcze jedno, to jest więcej niż pewne. Widziałem też, że u Mafii Solec, kurczę, już się 60 pojawiła. Co jest no mega zaskoczeniem i fajnie, bo chłopacy już tam widzę, że z modami szaleją. Że taka 60 jak się pojawi gdzieś tam, no to też podejrzewam, że będę chciał chociaż na troszeczkę ją wcielić w swoje gospo. Tutaj widziałem, że jakaś belka została. Spieprzyłem. Łysy siedzi w ciągniku. Zarąbiste jest to, że te nasze postacie, oni tutaj wszyscy, wiecie, no, pracują na w taki sposób, że widać faktycznie, że on zmienia biegi, zobaczcie, nie? No to jest fajne. A tutaj mamy. Nie wiem, czemu ja tak po kolei tego nie zbieram. O, nie trafiłem teraz. Zaraz to sobie ogarniemy, spokojnie. Nie wiem czemu jakoś tak za szybko jeżdżę, mi się wydaje. I dlatego to nie idzie tak jak powinno. Ładnie nam się poukładało. No, złapię. O kurde. Chwila. Nie wiem, właśnie jak tutaj... Jak to tym łapać? O, teraz wejdzie. Czy to już jest full? A bo to jest full? No to musimy zrobić Y. No to już jest full. Jeszcze raz. O, widzieliście? Wow. O, no fajne to. Ja mówiłem tak, że... coś źle zrobili. No źle zrobili, że nie dodali nam tutaj wideł. Jakbyśmy mieli widły, no to można by sobie było samemu to na przyczepy ładować. A tak to ręcznie na przyczepę, ręce pokute. A no nie będzie źle. Miejmy taką nadzieję. Tam jakiś ziomek idzie. Tylko żeby mi paliwa z czynnika nie spuścił. Ej, widzę cię! Dobra. Ej, no, kurde, ruch pieszy? Tak w sumie nie zwróciłem uwagi. Tutaj jestem w takim bardziej centrum, jeśli chodzi o to gospodarstwo. Ale to faktycznie jest tak, jak mówiłem, czyli no większość ludzi rzuciła się na Oil Bay Run, ponieważ mocno uderza w klimaty takie zbliżone do tych naszych. I fajnie jest, mega podobne do gospodarstwa, w sensie mapka jest podobna do Felsbrun. I teraz pytanie, czy jak nie będę miał fula, czy też da radę to wyładować. Zaraz zobaczymy.
Tak, da radę. To jest te ułożone i związane chyba. Ale jakoś dziwnie się to wyładowało. Nie wiedzieć czemu. Teraz tak, musimy zobaczyć kilka bardzo ważnych rzeczy, które są tutaj dosyć istotne. Mianowicie... tak, wzrost. Tu mamy zebrane. 40, to jest 45, tak? 46. Jest skultywatorowane. Tutaj mamy zebrane i zebrane. Co jest do ogarnięcia i wszystko jest do zaorania, więc będziemy musieli tutaj znowu też zrobić orkę. Właśnie dlatego sprzedałem tego pick-upa, żeby mieć kasę na chociażby pług właśnie. Teraz sobie zrobimy taki myk, że sobie odwieziemy tą przyczepę do zbierania tych bel. Weźmiemy sobie pług, tylko wezmę sobie, kupię już pług, nie będę go wypożyczał, kupię sobie tutaj. No i będę chciał też kupić jedno pole. Kilka maszyn na start jest potrzebne, bo tak, no chwasty, jak tam chwasty, nie? No trudno, będą to będą. Ale pług na pewno mi się przyda, na pewno mi się przyda jakiś rozsiewacz do nawozu. Niekoniecznie do wapna. Chyba, że wynająć. Można by było jeszcze wynająć na przykład, rozsiać wapno, zaorać. A to nie jest głupi pomysł. Mam powiem. No, można by tak było zrobić. Rozsiejemy wapno. Będzie o wiele lepiej, tak mi się wydaje. Dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy tak. Ja sobie pojadę teraz do sklepu. Te kosteczki, które tutaj miałem, dwie sobie schowałem pod wiatr. No, przydadzą się, nie? Zobaczymy, jak tam nasz John Direk. Czy on nas wyprzedzi? Znaczy, co jest szybsze? Co pójdzie szybciej? Halo, Dziunia! Pip, pip! Koleżanka, po fachu. Nie pamiętam dokładnie, gdzie ten John D... Wow! Okej. Okay. Mam nadzieję, że ona dojedzie. Na miejsce tam, gdzie je wyznaczyłem. Czyli gdzieś tutaj kawałek, a to nawet na mapie mamy zaznaczone, gdzie ten pracownik ma dojechać, także tutaj też jest całkiem fajnie. Właśnie u mnie możecie się też dużo na odcinkach dowiedzieć, jak korzystać z tego pracownika, nie? Ja będę z niego mimo wszystko troszeczkę korzystał. O, no widzicie, no i ona gdzieś tutaj musi sobie przyjechać, z tego co widzę, i gdzieś tutaj miejsce wyznaczyłem na to. Co my zrobimy teraz? No to wydaje mi się, że większość z was się już domyśla. Czyli robimy coś takiego. Na jednego Big Baga. Robimy kup. Stecz. Zrobimy jeszcze teraz tak. Tak. Worki Big Bagi. Wapno. 2000 litrów. Kup. Nie. Bo ja chcę kupić raz, dwa, trzy, cztery te worki. Tak. Dobra. Stecz. Teraz robimy tak, rozsiewacze do nawozu mamy tutaj, muszę wypożyczyć ten, szkoda, że nie ma innych, może by było tego Amazona wypożyczyć, bo jest nowy, ale no cena, wiecie, też gra rolę, tutaj tym na przykład nie możemy wapna rozsiewać, więc no, nie zostaje nam nic innego jak wypożyczyć tego. 2200, jak zrobimy wypożycz, to tutaj jest cena podstawowa, opcje. Tarcze rozsiewające. No jakbyśmy wzięli tarczę, no to by było szerzej, ale nie ma takiej potrzeby. Rozszerzenie też nie potrzebujemy. Pojemność 9000 litrów. Czyli tutaj OK mamy. No i John Direk też przyjechał. Tylko widzicie co jest, nie? John Deere stanął w miejscu, gdzie totalnie. A, nie mamy dla niego roboty, tak? Najpierw muszę zapalić silnik.
Dla John Deere'a będę miał inne zadanie. To za chwilkę, tylko sobie tak, nasypiemy tutaj wapna. Dobra. No i tutaj czeka nas, że tak powiem, ciężka praca z tymi big bagami. No zobaczymy, jak to mi pójdzie teraz. Na joysticku. Powinniśmy gdzieś mieć jakby możliwość podglądania. Z big bagami tak to rozwiązali, nie? No, wydaje mi się, że nie najgorzej. Zobaczymy. Wolno się wysypuje tylko. Tu przy tym krótkim właśnie turze jest o tyle dobrze, że no tutaj możemy na przykład sobie działać dwusekcyjnie, góra dół przy big bagach i nie ma z tym jakiegoś tam problemu. Nie chcę uderzyć. Czemu jakieś kumi tutaj mryga cały czas? W tym ciągniku nie mam pojęcia. Podjedziemy teraz z boku. By się tylko ucho nie urwało. Będzie nie za fajnie. Sypie się teraz. No, powiem wam, że tym ciągnikiem to na styk do tego podjeżdżam. Bo to jest krótki krótką konsolę ładowacza mam. Jakbym kupił ten większy, no to inaczej by to wyglądało, nie? O! A mój kurde! Ale to dynamiczny strasznie z tym ciągiem, wam powiem. Te uchwyty na dwa big bagi też byłby spoko, tylko nie wiem, czy akurat do tego by się nadał. No i teraz zrobimy tak. Tylko muszę... Co ja muszę zrobić? Muszę zrobić... Pługi.
2,5 metra. To jest trochę za dużo kuni potrzebne. Nie wiem, czy te będą dalej działać obrotowo, czy nie. Kurde, no raz na jakiś czas te pługi są potrzebne, to też wypożyczymy. Bo bez sensu będzie. Jakie wszystkie te maszyny będę kupował. Na razie okaże, że nie będą na nic pieniędzy, nie? Teraz tak, stwórz pracę. O, nie przejedź. Praca na polu. I to będzie praca na tym polu. W ten sposób. Ej, czekaj ziomek, bo ja muszę być tam pierwszy. Ziomuś! No ścigać się chce! Nie wierzę! Co za chłop! On ma chyba mniejszą prędkość maksymalną, na to by wyglądało. I Bogu niech będą dzięki, bo tak to by mi uciekł. Serio. Znowu robi wała. A, bo mu się jakaś osobówka w dupę wrąbała. Co tam się dzieje, nie? Ja mogę już tutaj w sumie od tego zacząć. To wapnowanie. Bo może zdążę. Czekaj ziomek, bo mówię ci, że ja tutaj muszę wapno rozsiać. Został zablokowany? Już nie jest, nie? No. To o co mu chodzi? Już sobie rozłożył pługi. A my musimy wszędzie na to wapno rozsiać. Fajnie, że tutaj w ogóle ktoś chodzi koło tego gospodarstwa mojego, bo tak to by było naprawdę smutno. Też coś się dzieje gdzieś tam widać. To nie jest tak źle. No i tak te końcówki trzeba będzie poprawić i tak. Na spokojnie, nie ma się co stresować. Bez GPS-a to nie ma takiej opcji, żeby to zrobić tak wszystko ładnie, idealnie, prosto. No i zaraz zobaczymy, jak to będzie. Na razie ora sobie na tą stronę. Już tą stronę. Tam. No i te pługi są zepsute, one się nie przekręcają. O. No dobra, no jak zepsute, to zepsute, no co zrobisz, nic nie zrobisz, nie? Są dwa etapy nawożenia, to nie jest tak źle. Jeżeli chodzi o ugniatanie i o wałowanie trawy tam, no to może na przykład też służyć jako jeden etap nawożenia, ten pierwszy. Czyli na przykład jak pokosicie sobie i zrobicie tam tą maszyną do uprawiania trawy, łąk, to będzie wam jakby spulci wam na tyle, że ta trawa będzie chyba o 5% wydajniejsza, łąka. No to też jest jakiś tam fajny plusik tego wszystkiego, nie?
Czyli dobra, dwa pola bym już miał ogarnięte. Zostało mi jeszcze tam jedno. No i tu na razie normalnie mogę sobie pojechać tędy. Będzie chyba robił połówkę pola tylko. A patrzcie kurde na tym Old Bailey Run. On tam świrował na takiej zasadzie, że robił praktycznie już tam wiecie, kawałek więcej. Nie kawałek więcej, tylko robił dookoła sobie jeździł. Nie tak, że jedno obok drugiego, tylko dookoła. Nie wiem od czego to zależy. Czy da się to jakoś tak ustawić? Chyba nie da się. Kurde, ale naprawdę, na tej amerykańskiej mapce dali nam strasznie małe te pola. Maszyny konkretne w miarę, ale no pola, to takie, ja bym wolał jeden ciągnik mniej dostać, ale 3 hektary więcej. Nie wiem, czy jest sens powiększać te pola. Nie wiem, czy też ci pracownicy, jak oni działają na tych powiększanych polach, jak to będzie wyglądało właśnie później, nie? Dobra, moi drodzy. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli wam się podobało, wiecie co robić, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału. Piszcie w komentarzach, jak wam się gra, jak wam się gra podoba. I co sądzicie o moim, jakby, sposobie na ty, jakby to... Dużo to tu nie pograne jest, ale możecie napisać, co sądzicie o gospodarstwie i o tym, jak sobie to zaplanowałem na tą chwilę. No, ja raczej wolę sobie to uprawić na 100%, żeby mi wyrosło, niż na jakiś tam mniejszy ten procent. Coś mi się wydaje, że będę chciał chyba połączyć te dwa pola, żeby to poszło już tak na strzała normalnie, bo tak to jakoś tak mi się to nie widzi. Zobaczymy. Trzymajcie się. Elo.